Ja nazywam się Murach Tomasz, to co jest tutaj mówione to prawda. To co jest mówione o Jezusie to prawda. Że Jezus Chrystus zapłacił za Twoje grzechy, wziął wszystkie choroby na krzyż, abyś mógł zostać uwolniony. Abyś mógł zostać zbawiony, abyś mógł spędzić życie wieczne z Bogiem w niebie. Bo jeśli nie uwierzysz w Jego samego, w Jezusa, czyli w Boga wcielonego, jeśli w Niego nie uwierzysz, to spędzisz wieczność w piekle i stamtąd nie ma odwrotu. Ja kilka lat do tyłu właśnie uwierzyłem w tego Jezusa, o którym mówię. I to nie jest Jezus taki z obrazka, to nie jest jakiś Jezus w opłatku. To jest Jezus, który nie ma nic wspólnego z religią. Jezus jest żywy. Ja zacząłem takiego szukać Jezusa, kiedy moje życie zaczęło się walić tak naprawdę. Bo byłem wychowywany w kościele katolickim, żyłem jak wszyscy w koło. Robiłem wszystkie obrzędy, których mnie nauczono. Robiłem to, ale tak naprawdę nie dało mi to życia. Nie dawało mi to, nic nie dodawało mi to do życia. Gdy miałem nieszczęśliwe małżeństwo i urodziła mi się cholotórka, zacząłem szukać Boga na swoją rękę, zacząłem czytać Biblię i zobaczyłem, że ten Bóg jest, że Jezus żyje, że On jest prawdziwy, że On zapłacił za wszystkie moje błędy, za wszystkie moje pomyłki i wstał z martwych. I że mogę zostać zbawiony jedynie przez uwierzenie w to, co się wykonało na krzyżu. Nie zbawiony z wypełniania uczynków religijnych. Biblia mówi, że żaden człowiek nie zostanie zbawiony z wypełnienia uczynków. Nie może zostać uratowanym poprzez przestrzeganie prawa. Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli, każdy człowiek zgrzeszył, a karą za grzech jest śmierć, czyli wieczne oddzielenie od Boga. Ale jest ratunek. Jezus Chrystus, jeden, jedyny, jako nie zgrzeszył, jedyny sprawiedliwy, jedyny czysty, który oddał siebie samego na krzyż, abyś Ty mógł zostać się uratowany poprzez uwierzenie w to, co On zrobił. Bo tak wymyślił to Bóg, żeby uratować człowieka. Żaden człowiek nie jest w stanie się zbawić, tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I to nie ma nic wspólnego z obrzędami religijnymi, bo to ściema. Po prostu wszystko to jest, jeśli chodzi o religię, to jest świetny majstersztyk diabła. Tego upadłego anioła, który nienawidzi ludzi i chce, i okłamuje Cię i robi wszystko, żebyś Ty się nie pojednał z Bogiem, nie narodził na nowo. Bo wszystko robi po to, żeby Cię odciągnąć od Boga, od tego, żebyś Go nie poznał, a na końcu, żebyś spędził wieczność w piekle. Bo On już tak spędzi wieczność w piekle, On i tak jest przegrany. Jezus Go pokonał. Pokonał diabła, pokonał wszelką śmierć, wszelką chorobę, wszelki grzech. Informacja jest taka, że wszystkie grzechy Twoje zostały już przebaczone 2000 lat temu na krzyżu. Cały dług Twój został już opłacony na krzyżu Golgoty. A nie jesteś w stanie zapłacić sam za ten dług. Nie jesteś w stanie w jakiś sposób odpokutować. Jezus już wszystko zrobił. To, że pójdziesz do spowiedzi, to tak naprawdę powierzchownie tylko zrobisz coś, a za tydzień pójdziesz znowu, ponieważ nie dasz rady sam, ponieważ nie masz Bożego Ducha w sobie. Ale jeśli przyjmiesz przez wiarę to, co właśnie mówię, to narodzisz się na nowo. Twój martwy duch powstanie do życia. I staniesz się Bożym dzieckiem na pewno i gwarantuję Ci, że po śmierci na pewno pójdziesz do nieba. Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. Nie ma innego Zbawiciela. Ani Budda, ani Mahomet, ani żaden inny człowiek, ani żadne pieniądze, żadna kariera Twoja, ani żadna Twoja inna koncepcja, którą sobie masz, też usłyszałeś gdzieś na YouTubie, albo od znajomych, albo sobie wymyśliłeś, nie jest w stanie Cię uratować przed śmiercią wieczną. Jedyny Jezus Chrystus, wcielony Bóg, który zapłacił za wszystkie Twoje grzechy i wstał z martwych, zapłacił i możesz zostać zbawiony, możesz zostać uratowany. Tylko Jego możesz się chwycić. Tak jak ja kilka lat do tyłu chwyciłem się Jezusa, tak naprawdę nie miałem... Wiedziałem, że nie jest w stanie mi pomóc żaden człowiek. Nie jest w stanie mi pomóc żadna instytucja. Ludzie, których znałem, nie rozumieli mnie. A ja nie widziałem, tak naprawdę czytając Ewangelię, nie widziałem tych rzeczy, o których mówił Jezus w swoim Kościele. I zacząłem szukać ludzi, którzy prawdziwie wierzą w Jezusa. I znalazłem. Oto jestem z nimi. I dzisiaj głosimy wam to, co usłyszałem. Pełną Ewangelię, że każdy, kto się uchwyci imienia Jezus, kto przyjmie go do swojego serca, zostanie uratowany. Dzisiaj możesz zostać zbawiony. Dzisiaj możesz zdecydować, że wybierzesz życie, będziesz żył z Bogiem wiecznie na pewno. Nie ma czyśćca, nie ma wędrówki dusz, nie ma reinkarnacji. Ja wierzyłem w te rzeczy, o których do was mówię. Ale jedyną drogą do Boga jest Jezus Chrystus. Jeśli przyjmiesz Go dzisiaj przez wiarę, przyjmiesz Jezusa Chrystusa do swojego serca. Jak mówi 10. rozdział listu do Rzymian, 9. werset. Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swym uwierzysz, że wstał z martwych, zbawiony będziesz. I to jest przepis na zbawienie. Nie chrzest, nie bierzmowanie, nie przystępowanie do komunii, czy też wypełnianie odpustów, bądź jeszcze innych rzeczy. Nie jest w stanie cię zbawić. Możesz siedzieć w ławie w kościelnej całe życie, a na końcu pójść do piekła, ponieważ nie oddałeś życia Jezusowi, ponieważ bardzo kochałeś swój grzech. I byłeś egocentrycznym, nie chciałeś przyjąć prawdy do swojego serca. Ale dzisiaj możesz przyjąć to, co ci teraz mówię, to pełna Ewangelia. Pełna ratunku. Uzdrawiam chorych również. Ponieważ Jezus powiedział, że każdy, kto we mnie wierzy, może robić te same rzeczy, co On, a nawet i większe. Jezus uzdrawiał, ja uzdrawiam. Jezus wyganiał demony, ja wyganiam demony. Nie, nic nie możesz powiedzieć. Możesz... To możesz rozmawiać. Możesz zostać dzisiaj uratowany. Porzuć swoje koncepcje. Wiem, grzech jest atrakcyjny. Ja siedziałem kiedyś w pornografii, ale dzisiaj jestem wolnym człowiekiem. Miałem żonę i siedziałem w pornografii, ale Jezus mnie uwolnił od tego. Oddałem życie Jezusowi. Dzisiaj grzech nade mną nie panuje. Nie mam żadnych zniewoleń, nie upijam się alkoholem w weekendy. A robiłem to zawsze i było to dla mnie niby normalne, ponieważ żyłem w takim kraju, że jak się spotykasz ze znajomymi, to pijesz alkohol. I ja tak właśnie piłem alkohol w soboty, w piątki, w niedzielę na kacu szedłem do kościoła. I później dalej alkohol po prostu po weekend, nie? Ale tak naprawdę to nie jest życie. Tak naprawdę to jest marsz ku śmierci. Jezus powiedział, że szeroka jest droga do śmierci, a wąska jest droga do życia, a mało jest takich, którzy nią idą. I możesz dzisiaj zdecydować, że uwierzysz w słowa prawdy, które cię mogą uwolnić, a Jezus jest prawdą. Jezus zapłacił za wszystkie twoje grzechy. Wziął wszystko na krzyż, abyś mógł zostać uwolniony od swojej patologii życia. Od swojego dołu zagłady. Możesz zostać uwolniony od piekła, od swoich więzów, od swoich nałogów, od wszelkiego kłamstwa, od swojej chorej głowy. Możesz zostać dzisiaj uwolniony. Naprawdę. Możesz zostać dzisiaj zbawiony od piekła przede wszystkim. Bo tu chodzi o wieczność twoją, kochany. Kochana. To Jezus jest jak ubezpieczenie na wieczność. Masz ubezpieczenie na samochód? Tak? A spróbuj nie mieć. Jezus jest ubezpieczeniem na wieczność. I ja takie ubezpieczenie wybrałem. I ty też możesz wybrać. Możesz się ubezpieczyć. I mieć pewność zbawienia. Bo możesz zostać zbawiony i zostać dzisiaj i stać się możesz świętym. Bo jeśli nie znasz Jezusa, to jesteś zwykłym śmiertelnikiem. Ale możesz stać się dzisiaj żywym duchem. Ożywionym przez Boże Słowo. Jezus w Ewangelii Jana powiedział, że w 3. rozdziale, że ten, kto się nie narodzi na nowo z wody i z ducha, nie wejdzie do mojego królestwa. Mówię o tym, że każdy, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa, że Jezus Chrystus zapłacił za twoje wszystkie grzechy i wstał z martwych, zostanie zbawiony. Jego duch narodzi się na nowo. To jest nowe narodzenie. A spędzisz wieczność w niebie. I będziesz mógł też zostać uwolniony od swojego zniewolenia, od swojego kłamstwa, w którym żyjesz. Jestem dzisiaj wolny od fałszywych relacji. Nie mam nic wspólnego z ludźmi, którzy Wykorzystywali mnie. Nie mam nic wspólnego. Żyję między Bożymi ludźmi. Możecie się wybrać życie. Amen.